Ręcz! Jasna cholera! Ręcz! Ratuj! Jesteś w końcu! Zwałeś? To był tu raz! W każdym razie, witaj na pokładzie El Carriera. Mr. Green Unicorn. Było blisko. To co ty tam naskrybałeś, Nagrywałem na akrach słodkich jabłek bez pozwolenia. Czy masz pojęcie, jak trudno tam wlecieć? A swoją drogą co tak długo? Ja tam walczyłem o życie, mogłem zginąć! A gdybyś mnie tak schrupał w babeczce pinkaminy, jak byś się czuł? Musiałem zjeść hałę, więc... Sam rozumiesz. Nie do końca chwytam twój system wartości. Cóż, rzadko kto go rozumie, ale powiedz mi, gdzie się powieść? Nie mam pojęcia. Priorytetem była ucieczka. Nie myślałem, co dalej. To skoro już tu jestem, może zrobimy kolaba? Ta pewnie, czemu nie? Lot do Ponyville trochę zajmie. Okidoki, ale najpierw czołówka! Witam, ja jestem Brony Useless. A ja jestem Tokidok 210. I wspólnie dokonamy dziś przeglądu... czego? Odcinka 4 sezonu o nazwie It Ain't Easy Being Breezy. Aha, tego. No cóż, nie każdy odcinek da się lubić. A więc jedziemy. Zanim zaczniemy omawiać fabułę i wszelkie inne detale związane z tym odcinkiem, pozwolę sobie na małą anegdotkę. Nie lubię... Nie, wróć. Nie cierpię kruchych istot, a zefirki są kwintesencją kruchości. Tak, to nie wróży wygłoszenia pochlebnej opinii na temat tego epizodu z mojej strony, co? No nic, skoro zostaliście uświadomieni, zaczynajmy. Na samym początku odcinka wita nas odwołanie do sceny z Hurricane Fluttershy na zasadzie jej sparodiowania. Rzecz w tym, że nie jest to zbyt udana parodia. W tym sezonie bardzo często mają różne odwołania, które niestety są zbyt nachalne i bezpośrednie. Co bynajmniej nie znaczy, że nie cieszą. Jak dla mnie są próżne i pełnią rolę wypełniaczy, ale skoro tak mówisz... Może przejdźmy do głównej atrakcji tego odcinka. Do bryz lub zefirków, jak kto woli. Zacznijmy od tego, że trudno mi zrozumieć, po co zefirki są w ogóle potrzebne. Czy nie byłoby prościej, gdyby po prostu wyginęły? Wiem, brzmi jak bezduszny kuczysyn, ale czy nie taka jest prawda? Czy nie tak działa natura? I choć człowiek przeciwstawia się śmierci, to w moim mniemaniu również jest to pewna forma ewolucji. W końcu potrzebne były stulecia odkryć, a raz nawet milenium zacofania, aby dojść do tego poziomu wiedzy, jaki obecnie reprezentujemy. Jak myślicie, czemu pandy są zagrożonym gatunkiem? Bo są głupie i żywią się bambusem! To znaczy... nieważne. Zmierzam do tego, że bryzy to skrajnie nieprzystosowane do życia organizmy, które nie mają istotnego wpływu na ekosystem Equestrii, a przynajmniej tak się wydaje. Sama istota problemu to brak informacji, a w zasadzie ich chaotyczne dostarczanie widzom. Rola zefirków jest bardzo niejasna, tak samo jak ich potrzeby. Bo to są zefirki potrzeby, tak? Twoje pytanie można rozpatrywać na trzech płaszczyznach. Dla docenci serialu, twórcy serialu
i headcanon fanów serialu. Jednak i tak sam dojdziesz do wniosku, iż to wszystko zależy od tego, co chciał producent i w konsekwencji oznacza to, że nie wszystko musi mieć swój sens. Nie rozpatrywałbym tego w ten sposób. Nieważne jest, kto coś zepsuł. Liczy się sam defekt. Produkt ma zostać przygotowany w taki sposób, abyśmy byli zadowoleni. Przynajmniej w teorii. Rozpatruję ten problem w ramach mechaniki świata przedstawionego serialu. Jeżeli zefirki mają być jego częścią, częścią Equestrii, to niech wpasowują się w jej środowisko. Niech wszystko będzie spójne. Nie interesuje mnie, co się dzieje za kurtyną. Widzę, oceniam i chcę się cieszyć widowiskiem. Tak to funkcjonuje w moich oczach. I a propos niespójności... Interpretacja głównych bohaterek stanęła mi w gardle i... Omal się nią nie udławiłem. W szczególności pokrzywdzona zostaje tu Rarity. Niezbalansowane zachowanie Main Six bije po oczach i jest wprost niedorzeczne. Czemu raptem Rarity założyła taki strój? To nie pasuje do sytuacji. To tylko sztuczne wydłużenie fabuły, na którą zabrakło pomysłu. Rarity została granatem błyskowym. Ale może ja też się do czegoś przyczepię. Chociażby Spike podskakujący na gałęzi. Sam nie wiem, czy to było wymuszone zachowanie, aby wyjaśnić spadający liść, czy też po prostu czysta głupota. Ktoś musiał pełnić rolę kozła ofiarnego i jak w większości przypadków był to niestety Spike. Swoją drogą nie popisała się nasza droga Fluttershy'a. Znaczy, Shy. Fluttershy. Rozia. Wierciłaś mi się w mózg. Konkretnie mam na myśli ten fragment. Biedne wampiry nietoperze. Muszą się czuć pokrzywdzone. Tak, w pewnym momencie zacząłem się zastanawiać, ile konkretnie języków zna Fluttershy'a. To znaczy Fluttershy, no oczywiście, że Fluttershy. Anyway, ten odcinek dobitnie pokazuje to, że nauka języków się przydaje. Właśnie! Pozytywnym aspektem jest na pewno nowy, nietypowy język, charakterystyczny tylko dla tej rasy. To jest rasy Brys. Jest to swego rodzaju perełka. Zwykle wszystkie istoty mówiły i porozumiewały się w tym samym języku. Ale na tym kończą się plusy. A wiecie, co się zaczyna? Dialogi. Sztuczne dialogi. Rzecz jasna, chodzi tu o iście brawurową akcję drży płoszki. Naprawdę warto było o tym wspominać? Czy w istocie była ona aż tak brawurowa? Mam wrażenie, że cały odcinek jest ciągle rozwlekany na każdej możliwej płaszczyźnie, co skutecznie odbiera radość z oglądania. Pomęczmy dalej te nieszczęsne bryzy. Projekty zefirków są uniseksualne. Między samcem a samicą nie występuje wyraźny dymorfizm płciowy. Nie mówię, że to coś złego, ale większość z nich wygląda na przedstawicieli płci pięknej, co nie jest prawdą i wprowadza w błąd. Szczególnie tyczy się to postać Seabreeze, gdyż mimo różowych włosów jest on facetem. Mimo wszystko to właśnie Seabreeze zdaje się zachowywać rozsądek. Tak naprawdę wszystko to nie przez liść, a przez Spike'a. Tak, Seabreeze. Jedyna postać z charakterem, która myśli i przez większość czasu działa racjonalnie. Jest cyniczny i prawdopodobnie wulgarny. Podoba mi się to. Muszę się z tobą zgodzić w kwestii, iż Seabreeze jest jedynym przedstawicielem swojej rasy, który myśli logicznie. Jednakże wykazuje pewne skłonności do bycia despotą. A co powiesz o doktorze Rose? Jak dla mnie średnio udane odwołanie. W końcu częściej shippinguje się Hoofsa z Derpy. A ja się zastanawiam, po co te okulary D3D? Poza tym to już nie pierwszy raz, kiedy widzimy tych dwóch jedynie. Na przykład w odcinku Flight to the Finish, gdzie widzimy ich stojących razem w momencie, gdy skuter wybija się na prowizorycznej rampie. Poważnie? Musiałem to przeoczyć. Ale idąc dalej, epizod ten może poszczycić się najgłupszym i najbardziej pustym żartem, jaki widziałem w całym MLP. Fluttershy we wdzianku pszczoły. O co tu w ogóle chodzi? Przecież tu nie ma z czego się śmiać! I wtedy zaczęła się memowa apokalipsa. Po tym koszmarnym żarcie okazuje się, że mamy do czynienia z kolejnym odcinkiem z serii Key Episodes.
Gdyby ktoś zapomniał, cały widz polega na tym, że każda z poszczególnych bohaterek w jakimś stopniu zawodzi jako reprezentantka swojego elementu harmonii. Sęk w tym, że... Fluttershy uświadamia sobie swoje błędy kompletnie z plota. Czy to ma być piórwa jakiś żart? Czy ta żałosna banda małych pokracznych pokurczów sama nie ponosi za to odpowiedzialności? Przecież jak się potem okazuje, większość z nich ma założoną rodzinę. Zakładam więc, że są dorośli. Czemu więc, pytam, czemu Fluttershy miałaby ponieść za to jakąkolwiek odpowiedzialność? Jaki debil to tak zaprojektował? No już, już, Andrzeju, nie denerwuj się. Niektórzy są jak wrzody na plocie, tylko czekają, by wykorzystać czy ją zdobyć. Jak mam się piórwa nie denerwować? A zresztą... Przepraszam... Uniosłem się. Już jestem spokojny. Dobrze, to co teraz? Aha, racja. Zaklęcie przemiany. Czy bardziej praktyczne nie byłoby przemienienie tych szkodników w kucyki? O ile założymy, że inne gatunki również można modyfikować za sprawą magii. Bitch, please. Skoro można za sprawą magii zamienić żabę w pomarańcze, to na bryzę też znajdzie się sposób. Przy okazji, nie mam nic przeciwko temu zaklęciu, ale zapewne nigdy więcej o nim nie usłyszymy i to jest drażniące. Przejdźmy może już do morału. Ten posługuje się jakąś dziwną terminologią. Zwykła asertywność czy stanowczość zostają tu potraktowane jako dobroć. Wiem, że miało to podważyć element drżyposzki, ale tego nie zrobiło. Dobroć to nie nadopiekuńczość czy inny rodzaj toksycznego uwielbienia lub miłości. Dobroć to praworządność, twój kręgosłup moralny i zdolność do okazywania troski i współczucia innym. Ja natomiast muszę się zgodzić z tym, iż czasem kopnięcie kogoś w przysłowiową dupę jest najlepszą rzeczą, jaką możemy zrobić dla danej osoby. I oto, proszę państwa, następuje ostatnia i jedynie prawdziwa śmieszna scena w tym odcinku. Ardi chcąca zmienić się w gryfa. Pierwszy, jedyny udany humor w odcinku. Jak miło. Jest to jednoczesne odwołanie do odcinka z Gildą. Bez przesady. Gilda nie jest jedynym gryfem w uniwersum, choć istotnie, długo na spółkę z Gustawem stanowiła jedyny dostępny projekt gryfiej postaci. W porządku. Machnijmy jeszcze na szybko easter eggi i ja lecę. Dobra, możesz omówić... Norman Kamera? Co? Ty, ale jak to działa? Ciekawym motywem jest na pewno to, iż niemal przez cały mój czas jesteśmy leczeni odwołaniami do praw Kurty Żukowskiego, które są podstawą dzisiejszych praw aerodynamiki. Ciekawym easter eggiem jest pojawienie się niku pewnego youtubera, czyli PewDiePie, w kwestii, którą wykrzykuje jest Sibris. W jednej ze swoich parodii youtuber Little Shy, omawiając Snowdrop, zauważył błąd, w którym dwa Pegazy się teleportowały. W tym odcinku widzimy to samo, ale w wykonaniu Derpy. Pewnie chciałbym widzieć, jak przeklinał Seabreeze. To byłoby ciekawe, ale przy okazji nie jest to jedyne odwołanie do wulgarnego języka w tym serialu. Podsumowując, odcinek It Ain't Easy Being Breezes jest drażniącą ciągotką. Lawiną sypią się tu niepotrzebne, wymuszone kwestie i ubogi humor. Epizod mocno średni, markujący w dół ku zagładzie. No i dobra, ja będę leciał. Co mi tutaj dają te ustrojstwa? No, nic takiego. Tylko pociągnij za tonikę. Ja mam ci powiedzieć, abyś zrobił to, jak wyskoczysz. No, ale skoro ci się tak śpieszy, teraz faktycznie nie będziesz leciał.
Wal się, Ranch. Miłego lotu. Przepraszam was, ale Justy zniknął w eterze magii internetu. Norman, wyłącz kamerę. To co ja... A, no tak. Sunny, czy mówiłem ci, że jak udacze wyglądasz w tych skarpetach?